pierwszy rzut oka na morze. Dojeżdżamy do San Remo, w drodze na Lazurowe Wybrzeże. Tam docelowo będziemy 5 dni objeżdżali całe wybrzeże, ale zatrzymujemy się jeszcze w ostatnim takim bardzo znanym kurorcie Włoch, San Remo. Tam coś 2 dni pozwiedzamy. Pierwsze chwile San Remo. W hotelu się zalogowaliśmy. Idziemy teraz na plażę. Wieczorem będzie zwiedzanie miasta. Mniej więcej tak to wygląda na początek. Z plaża hotelowa nasza. Teraz będzie opalanko. Pierwsze opalanko. Picie piweczka w San Remo. Zaczynamy od opalania na plaży. Wieczorem coś sobie tu pozwiedzam. Mam jak zawsze rozpiskę. Więc powinno być parę fajnych miejsc do zwiedzenia. Ale ogólnie, tak jak mówiłem, 2 dni San Remo, potem 5 na Lazurowym. Po kolei wszystkie miasteczka przejedziemy, zobaczymy. Troszeczkę się poopalamy, ale głównie nastawiam się na zwiedzanie, jak zawsze. Pozdro. Wszystkiego dobrego. Twierdzę. Wieczorem miałem zwiedzać, ale nie dałem rady. Także zostawiłem swoich towarzyszy wyjazdów na jedzonku, a ja pobiegłem zobaczyć, co tu jest do zwiedzenia. Mury obronne, jakieś twierdzy. Piękne. Co tam jedzenie? Trzeba coś zwiedzać. Zwiedzania nigdy dość. Zaraz coś poczytam o tej twierdzy tutaj i zobaczę, może da się tam wejść. Pozdro. Armata, piękne działo. Zwiedzamy ruiny. Najpierw aż morze troszeczkę bryzą ochlapało, a teraz ruiny pozwiedzamy. Ptaku głównym. Chwilą przechodziłem koło kasyna, tam kiedyś, dawno temu, w 67 roku bodajże był rozbudowany festiwal muzyki polskiej, nasza polska gwiazda tam grała, na dzień dzisiejszy w tym miejscu Ariston, tutaj jest rozbudowany festiwal i z tego właśnie słynie. Idziemy dalej.
włoskie klimaty. Piękne. Przepiękne. Myczki. Idziemy na szczyt miasta. Tam jest kościółek piękny i widok, panorama na całe miasto. Moi współtowarzysze oczywiście odpadli, bo troszeczkę mało ich interesują takie rzeczy. Wolą siedzieć w krańce, ewentualnie się opalać. Ale jak to woli. Dla mnie to jest piękne. Cudowne miejsce, naprawdę. Zbliżamy się na szczyt, żeby zobaczyć panoramę. Zaraz będziemy pod kościółkiem. Znów dzwony biją na moje powitanie. Dowiedzieli się, że idę. Przepięknie. Dziękuję. Piękny w środku. Jak zawsze ja muszę zdrować kawałek za rodziców najbliższych, dla tych, co odeszli. Wspaniałe miejsce. Widzieliśmy, z dołu widzieliśmy na górze kościółek. Teraz jestem na górze. Przepiękny widok. Więc można zwiedzać dalej. A więc wieczorem coś wypić. I wyrwać może znowu jakąś Włoszkę. Niesamowite są te uliczki, tunele, tylko myślę, że tu ludzie sobie mieszkają w takich chatkach. Wspaniałe. Gorące pozdro z Sanremo. Italia, ciao ciao, arrivederci. Idziemy dalej po mieście. Razem z Mario. Basek. Bardziej od zwiedzania woleli zobaczyć luksusowe jachty. Więc udaliśmy się do portu. Ty, ja to chyba wezmę, Mario. Dowiedz się, ile oni chcą za to. Mario wchodzi. Chcemy odpłynąć nim tutaj. Także zaraz tu będzie gruba afera. Wjeżdżamy. Cały czas odkrywamy coś ciekawego. Przepiękne miasto, naprawdę. Jakie to stare jest? To ma z 1000 lat. Dzień w Sanremo. Zaczynamy od opalania. Dziubasek robi selfie sobie, proszę. A i Marian w cieniu schowany, bo trochę się zjarał za bardzo. I nachlał wczoraj. Pozdro. Kolejne z Sanremo.